Lista startowa finału, a na dystansie 80 metrów przez płotki dziewcząt. Tutaj szczególnie tory trzeci i czwarty, a więc Amelia Kielar i Zuzanna Zając. To będzie ten bój, tak się przynajmniej wydaje, o złoty medal. No ale poczekajmy naturalnie do tej rywalizacji, którą będziemy mieli za momencik na bieżni, bo to może jest truizm, no ale właśnie bieżnie zadecyduje o tym, jak ta kolejność faktycznie na mecie będzie wyglądać. Lista zaprezentowana, to teraz jeszcze poznajmy twarze zawodnicze, które wezmą udział w tym finale. Już widzimy, że sędziowie poprawiają płotki, tam delikatnie się poprzestawiają po finale B, żeby na przykład Maja Kleszno miała dogodne warunki do startu. Reprezentantka UKS-u MOS Opole na torze pierwszym i rekord życiowy to 11,85. Na torze drugim Wiktoria Jaworska, AZS AWF Warszawa. Rekord życiowy 11,98. To trzeci Amelia Kielar, najszybsza z szóstki finalistek z Górnika Wałbrzych, 11,55. Na torze czwartym Zuzanna Zając, AZS AWF Katowice. Rekord życiowy 11,57, wysoka dyspozycja w eliminacjach. Aleksandra Jagiełło na torze piątym, 11,67 i rekord życiowy. Na szóstym torze widzimy Zofię Domańską, UKS Przełaj Rzepków, rekord życiowy 11,92. 80 metrów przez płotki, dystans historyczny, jeśli chodzi o rywalizację seniorek, doskonale znany, jeśli mówimy za to o młodziczkach. I tutaj inaczej niż w finale B, wszystkie zawodniczki urodzone w roku 2006, więc kończą karierę w tej kategorii wiekowej. Mogą to zrobić przytupem. Nawet z rekordem Polski. Myślę, że nie jest on poza zasięgiem. Przypomnijmy, 11.48 Wiktorii Gadajskiej, której w tej serii finałowej nie widzimy. Problemy w biegu eliminacyjnym wyeliminowały ją z rywalizacji o medale. A więc jeszcze raz powtórzmy. Kleszno tor pierwszy, Jaworska tor drugi, Kielar trzeci, Zając czwarty, Jagiełło piąty i Domańska tor szósty. Startowały panie rywalizujące w finale. Dobrze na torze środkowym Zuzanna Zając, ale teraz przyspiesza Amelia Kielar. Wywróciła się Zając, a Kielar biegnie po złoto i po rekord Polski. 11.39 uzyskany czas przez zawodniczkę LKS-u Górnik Wałbrzych. Amelia Kielar, mistrzynią Polski młodziczek, zwycięzczynią małego memoriału Janusza Kusocińskiego i nową rekordzistką Polski na 80 metrów przez płotki dziewcząt. Warunki idealnie bezwietrzne, wiatr 0-0, więc nie będzie problemu z uznaniem tego rezultatu. Oficjalnie rozwój potwierdzony, 11.39, Amelia Kielar złoto i rekord Polski. Drugie miejsce, srebrny medal, Aleksandra Jagiełło, 11.59, brąz dla Zofii Domańskiej, 11.74. Gratulacje od Radosława Jęcka, burmistrza Karpacza, który tutaj czuwa nad przebiegiem tej imprezy. Imprezy, która naprawdę jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Kolejny rekord kraju odnotowany podczas zawodów na stadionie u podnóża Śnieżki. A widzieliśmy na tablicy wyników, że Zuzanna Zając jednak podniosła się po tym upadku i dokończyła bieg. Będzie sklasyfikowana na szóstej pozycji. 18-16, no czas tu tylko tak podajemy pro forma, no ale gratulujemy, że gdzieś ta wola walki w niej była i jednak faktycznie dotarła do kreski. Nie dziwi. Potwierdzenie wyników finału 80 metrów przez płotki kobiet i rekordu Polski Amelii Kielar.